Okej. Spoko. Dziwny queer. Wszyscy się przenoszą bez ubrań. Znaczy, kusi mnie albo żeby nie przyniosło oków, albo żeby przyniosło część cieni. Raczej tu sporo, albo żeby przyniosło hydrę w jakieś zabawne miejsce. Nie, zrób tak, że po prostu przenosi nas tam, ale w zamian tego z astrala zostaje wyrwane sporo cieni na pierwszy materialny. No tak myślałam właśnie, to pierwsza. Że po prostu tam, gdzie się przenosi, też wyszła podróż w dwie strony. Tak, więc... A one chyba raczej nie... A przypominam, że na przykład w takiej przystani w tej chwili większość wojska nie ma. Tak. A to miasto chyba nie jest zbyt daleko, zresztą one chyba więcej czują na przykład gdzie iść, więc... Tak, aktualnie zwaliście sporo cieni na pierwszy materialny gdzieś podobnie w okolicy waszego miasta, więc może być potem dość zabawnie. Ktoś inny będzie musiał się tym martwić, znaczy inny. Tak, nie mój problem. Nie musicie mi dziękować. City of Adventure. To jak każdy City of Adventure. No dobra. Ta, a ten szef burmistrz miasta to widzi i szaja! It's raining man! Bo może są takie deszcz cieni. You have failed this city! Dobra, to teraz pytanie, czy w następnej kolejności Imperatora próbować ten, czy detonować to miasto? Detonować? No, żeby wybuchło. Ale ty jesteś w tym mieście. Jeszcze. No to jeszcze, coś się wymyśli. Znaczy, ja tak... Okej, czy możemy na chwilę my pograć? Co? Czy możemy na chwilę my pograć? Ja, tak, okay, dobrze, no bo dobrze, potem też okej. Zwłaszcza, że nad głowami nam się pojawiło miasto, ale tak. Shadow pytał konkretnie o to, gdzie jest największy skurwysyn do zabicia. A załóżmy takiego może wielkiego słoniorogo coś tam, bestię obleżyczałka. Słoniorogo coś tam. Która aktualnie staranowała tak 5 golemów na raz. Słoniorogo coś tam, od dzisiaj to jest swój ulubiony wpis w bestiariuszu. No tak, w sumie ci nie korumpują, więc zmieniają te formy, ale tak naprawdę takie tytaniczne rozmiary, że jest wielki. Hydra. Nie hydra, no to słonio coś... Na razie na takiej wielkości mniej więcej była hydra. A, mniej więcej wielkość hydry, okej. Aż takiej akurat nie ma, ale niestety największe jakie widziałeś po co była hydra, większe są najwyżej... najwyżej właśnie wielkości słonia czy czegoś. Może gdzieś dalej są większe, to jest jednak front, więc... Mogą na przykład, dobra, nieważne. True, dobra. Jest, wiesz, tutaj też większa ilość, nie jakość. Jest dużo. Dobra. No tak patrzę. No, ten się nada. Tak patrzę na loterię. Jakbym nie wrócił... jako jeden. Jakbym nie wrócił... Nakarmię twojego psa. Nie szukaj ciała. Palisz w piecu. Może kiedyś się pojawia, jak pani śmierć pozwoli. Po czym zaczynam wyżynać sobie drogę jak podróżnik w dżungli ze swą maczetą, tylko że zamiast liści ucinam cienie, które stoją mi na drodze, przybijając się do... A na drzewach zamiast liści? Nie powinieneś turlać gdzieś coś? Na przebijanie się przez muków. No dobrze. A mogę w międzyczasie też taki, że radosny nalot, oku zła. Właśnie teraz przydałby się... Z miasta się wysypują. DJ, Walkirię proszę. Follow my lead, brothers! W sumie może być właśnie, że... Tak, po prostu się wysypują z miasta, bo w sumie to też o to chodziło między innymi. Tak, golemy te... Też trochę jednak Avian dołącza nawet, bo to one jednak mają, wiesz... A, wróg mego wroga, itp. itd. I te sprawy... TP, TD i w ogóle... Dobra... To na tego dużego skurwiela się w końcu do niego przybiję, to wykorzystam ostatnie holdy z run i straży zagłady, ale to nie wiem czy... Dobijam się teraz, czy inni sobie coś w międzyczasie... Ja ogólnie tak. Rzecz biorąc... A to też zresztą. Ja ogólnie rzecz biorąc chciałbym znaleźć z kolei coś, co można by uznać za, nie wiem, dowódcę, czy ogólnie rzecz biorąc ktoś, kogo pokonanie wśród cieni mogłoby przechylić szale zwycięstwa. Znaczy, aktualnie mam wrażenie, że głównie pokonanie po prostu dużej ilości cieni mogło przechylić szale zwycięstwa. Aha. Bo to hive mind. No tak podejrzewam. Tudzież uszczuplenie ilości awian też mogłoby przechylić szale zwycięstwa, ale trochę nie tą stronę chyba kogo chcesz. No na pewno nie. A, to dzięki za przypomnienie. A właśnie, jak to jest sąsiedź? Co wiadomo o cienistej szali? Ja tam proponuję, żeby Shai jednak zrobiła We are crashing this city with no survivors. Znaczy tak, wysypmy wszystkie orki, a potem można zrobić operację Meteor. If you know what I mean. Dobra, jak ja się w końcu przebiję, to po prostu... Dobra, co robicie? Turlacie coś? You and me, motherfucker. You and me. Dobra, tam ciś... O Jezus Maria. O Jezus. No, ostatni hold na runy. Więc następnym razem tak nie pierdolne, ale... otwieram się na atak. Jakie tutaj... Są takie zasady na zdawanie obrażenia przez cholerne duże ilości rzeczy? Nie. Ogólnie ten system nie został stworzony do walki z armiami. Znaczy nie mam mechanik na hordy i tak dalej. Został konkretnie stworzony do raczej kameralnych potyczek w lochach. Nie do bitew w armii. W tym momencie chodzi po prostu do dokładnie stworzony do zwiedzania lochów. Aha, no cóż. Czyli dokładnie to, do czego my go nie wykorzystujemy. No cóż. Tak. On się nazywa Dungeon World, a nie Generic Fantasy Battle and Everything. To tak naprawdę, to można też na to patrzeć, czasami porobi, że nie ma specyficznej ilości HP-ku dla postaci. A, poza tym, tak naprawdę jak walczymy z armiami i tak dalej, to można patrzeć na ilości damage'a, które rzucamy jako niedosłowne ilości HP-ków, no tylko metaforycznie. Ilu wyżeraliśmy wrogów jednym rzutem. Wiem, Pamiętaj, że dogramy bardzo heroik. Wiem, ja tutaj nie ruszam, ale też czuję, że on też powinien tylko oberwać, jak się tak... To otworzyłem się na atak i mogę dostać z powrotem coś. Się na atak i pewnie parę ciosów dostanie. No właśnie, tylko zastanawiam się ile. Nie wiem. Hej. Żadnego pancerza nie noszę, po prostu mam twardą skórę, co mi daje... Ile standardowo zadają cienie? Jaką mają kostkę... Bo to jest właśnie kostka obrażeń w tym systemie. Jaką mają kostkę obrażeń standardowe muki? No pewnie mało, więc nie wiem, 6. No jaką? D6, dobrze, no to dostaje D6 obrażeń, ponieważ otworzył się na atak muków cieni. Dobra. Tak to działa. Dużo ich naraz nie ma, spoko. Dobra. To dokładnie tak działa w tym systemie. Aha. Mam 7 HP-ków. Wiem jaki robię następny ruch. Aha, a co już? O, 7 tylko HP ci zostało? It's dying. Więcej. Aha, okej. Ja się w ogóle nie leczyłem. Po prostu też powiedzieć, że to są na przykład obrażenia, które omijają cały pancerz, bo przy takiej ilości wrogów zawsze się coś przebije. Tak, to i na tyle. Pewno, zwłaszcza, że dużo szponów nawet i tak nie dalej, ma, że przebicie 2 czy coś, tylko że po prostu ignorują pancerz. No tak. Jak walczysz z taką ilością i tyle. No tak. Jak Herkules. No dobra, ty? No mówię, dużo ilością cieni. Ja więc nie wiem, Excalibur. Wiesz, że to bardzo nie pasuje do mojej postaci. Bo moja postać kręci się na tym, że może walczyć z wielkimi bossami. You have one back there. Ale akurat jest po waszej stronie w tym momencie. To. Nie, bo się zastanawiam. Całe miasto przeszło na tą stronę, więc Imperator też jest tutaj. Też jest tutaj. Raz. Masz wielką hydrę. Która może się... Ale w tym momencie nie ma większego sensu, żebym ja z tego pola bitwy wracał do pałacu. No też. Zwłaszcza, że pałac wisi nam gdzieś nad głowami. A ty, szczerze, właśnie nie myślałam nigdy na czymś takim, bo jednak bardziej widzę jako dużą hordę jednak. No dobrze, rozumiem. Zastanawiam się po prostu, co mogę najlepiej zrobić. Wiesz, to możesz też traktować jako jednego wielkiego bossa, to jest też pierdolniard w ciemni, więc... Nie, znaczy... Okay. Aha, ty masz singularny... Nie rozumiesz, o co Polowi chodzi. Znaczy chyba wiem, o co chodzi, tak. Ja mam konkretne dwa ruchy, które mi bardzo pomagają, jeżeli jestem paladynem, który walczy z wielkim... z Big Badem. Jak jest rycerzem walczącym ze smokiem 5 razy większym od siebie. Tak. Bo nie to jest jednak co innego. Nie, że mam magiczny miecz, który służy konkretnie do walki z Big Badami. No cóż. Pamiętasz, czym zasłynął na przykład Michael? No tak, ale sam przelazłeś na drugą stronę portalu, wiesz. Ale nie ma, ale to... No dobrze, dobrze. Wiesz, fabularnie dużo bardziej to pasowało. No tak. A dobra, no to jedyne co mogę robić to kurde ciąć na, nie wiem, ciąć na prawo i lewo, zorganizować wokół siebie jak... O, właśnie, ja mogę zorganizować wokół siebie jakąś grupę przygodnych żołnierzy awiańskich, którzy nie mają aktualnie żadnego przywódcy. No tak, bo raczej też tam jest. Tak, poprawnie to w takim razie. Wykorzystać swoje bonusy na przykład do tego, że jak szarżuję na wrogów, to wszyscy, którzy szarżują razem ze mną dostają bonusy. Proszę. Okej. To może być całkiem fajne. Się, kurde, rozbinęliśmy, bo to ja też mam takie dokładnie takie bonusy. A tak naprawdę to ja powinienem wyskoczyć i dowołać armię, a ty tam powinieneś się bawić z wielkim wrogiem. No tak. Ale się... Nie rzecz biorąc tak, tylko że wiesz. Tak jak już mówiłem wielokrotnie, Loterisa podstawowym celem życiowym jest jednak powstrzymanie tych cieni, więc jeżeli teraz by przejęły znowu Astral, to ja jednak wolę to zatrzymać za wszelką cenę. Nie, spoko, też się postaram, że zrób to, a teraz też się postaram, żebyś miał niedługo coś wielkiego do tłuczenia, dobrze? Dobra. No dobra, na razie w takim razie po prostu organizuję wokół siebie jakąś tam... Partyzantkę. Partyzantkę. Dobra, a co się dzieje w pałacu? Prowadzę ich w najgorszą bitwę, żeby właśnie ten... Oczywiście ze Esperaciusem świecącym w dłoniach. Jak imperator reaguje na to, że trochę mu się zmieniła jeszcze bardziej sytuacja? No cóż, cienie... raczej nie widzicie, żeby cokolwiek zrobił, ale ogólnie... cienie, które to bestia wyżyguje, przestały biec i pomagać tym. Tylko po prostu, no cóż... Zaczynam biec w waszą stronę, a że akurat to żyga w dość szybkiej ilości, to aktualnie leci na was wielka chmara cieni. Ignorując well. A co teraz zamierza zrobić Shaya? Dalej mam ją bronić, czy... No co robimy? A Shaya! Bardzo ładna sztuczka, ale co teraz? Okej. No to Shaya w tym momencie będzie robiła giga z tym swoim paskiem. Jaki paskiem? Aha, z wyrywaniem dusz. Tak. Czyli tak, Aiden Tadeusz nadal musisz ją bronić. Na to by wychodzi. Tak. Generalnie rozpinam go. Rzucam się na imperatora, próbując właśnie upadek śmieci. Wokół niego ten. Czyli w tej chwili prawdopodobnie cię bronię, żebyś nie musiała dodatkowo Defy Danger robić z powodu ataku. Z drugiej strony. No bo dobrze zrozumiałem, że to nas atakują, tak? Tak, no tak. A kogo? No to w takim razie ja ściągam na siebie ich jak najwięcej, żeby Shaya mogła spokojnie robić te... To co robi? Tym wyrywaniem dusz. Dobra, turla. A więc w momencie jak ona idzie w stronę tego imperatora, to ja właśnie jak staram się trzymać sam jeden na ten. Po prostu wiem, że nie przejdą przeze mnie. No. A weź krzyknij już, alno odpad. Dobra, 9, to co robiło? Że może jedną opcję wybrać. Tak, mogę jedną opcję z tamtych wybrać. I to wygląda chwila, bo tu muszę z powrotem te... No to oczywiście przekierowuje atak, aczkolwiek dostaje pełne obrażenia i nie zadaje obrażeń. Czyli atakują mnie w pełni, ale nie mogą się przeze mnie przebić. Mimo, że nie mogę się skutecznie odgryźć. No dobra, turlaj do D6. D6? No. Okej. Okay. Moment. O. Musicie się postarać bardziej. A jak to masz na myśli, Shadow? No bo to zadaje, jak się odgryzasz, bo przy obronie jest to, że odgryzasz się, ale zadajesz obrażenia równe swojemu poziomowi. No to tak jak mam czwarty poziom, to tak... No. Jak się ma pierwszy poziom, to tak średnio. Hurra, zadałem jedno obrażenie. Tak. Ja na przykład przypominam, że wcześniej jak się broniłem przeciwko, jak broniłem Shaję, to dałem, że otwieram Imperatora na ataki, więc Shaja powinna mieć bonus, jak chce coś mu zrobić. Bo wytrąciłem z równowagi, czy coś tam. No. No dobrze. No właśnie, w tym momencie pytanie, to co chcę zrobić, to będzie jeden rzut na field test, czy najpierw muszę go złapać jakoś? No jednak myślę, że musisz go złapać. No ja bym nie mnożył tych, ja bym to wstawił. Nie mnóż rzutów, kochanie. No dobrze, rzut, no dobrze, to drugie. Rozwiązuje całą sytuację. To powinno w miarę szybko i płynnie iść, a nie, że na każdą jedną rzecz. Dobra, już rozwijam to drugie w takim razie. To proponuję uznać, że po prostu Imperator jest zaskoczony tym, co mu chce zrobić. 9. No? Czyli 2 komplikacje. Okej. Opcja pierwsza, gadżet, przyciąganie chcianą uwagę, albo pat someone in a spot. Zważywszy, że kogoś wysyłam na plan eteryczny, to... Jest tam ciekawa opcja. I druga opcja to gadżet drains your reserve, spend one charge. Czyli wysyłam kogoś na... powiedzmy, że nie wiem na ile czasowo, czy dopóki ten pasek ma, czy trwale, czy odwie. Przy czym wysyłam kogoś na plan, gdzie pewna istotka siedzi, która ma u mnie dług specyficznie z moją sygnaturą. A ty siebie? Co? Ciebie wysyłasz? Nie, Imperatora. Czyli, ale ja bym też od razu proponował, że put someone in a bad spot, to w tej chwili nie oznacza, że wyślesz Imperatora do otchłani, tylko raczej wręcz przeciwnie. Bo to ma być złe dla ciebie opcja, a nie dla niego. Raczej wysyłasz razem z nim, myślę, byłoby najsensowniejsze. Jeśli to by było to. Zwłaszcza, że chyba na Astralu też siedzi pewna fajna rzecz. Właśnie, co ty właśnie obiecałeś temu cholerstwu? Siebie? Aha, okej! Znaczy, to równie dobrze może być trigger, że to ustępstwo teraz zacznie bardzo aktywnie na mnie polować. Well, myślę, że nie. Mi się tak w miarę też podoba, że po prostu... I to myślę, że raczej samo na razie to, że się... Dobra, powiedzcie po prostu, co się dzieje, zamiast gadać o ustalonych wcześniej rzeczach. Używasz ustrojstwa, żeby Chcesz przesłać całego Imperatora na plan strony? Tak, wysyła Imperatora i przypadkiem wysyła też siebie. Tak. Dzień dobry. Ale my jesteśmy na planie, tu chodziło o duszę, a nie... Ale jesteśmy na Astralu, a on wysyła go teraz na Ethereal. Tak, oboje lądujecie na eterycznym. No to mów eteryczny, a nie astralny. Oboje lądujecie eteryczny i w momencie, kiedy... To nie jest to samo. Niestety jednak przesyłać się obu, a zaraz po tym, jak się tam pojawiasz, to Shajo, czujesz z tyłu obecność. A ja zostaję sam? Tak. I cię na te wszystkie cienie, które nadal cię nie lubią. Tak. Raczej nie lubią, ale to draństwo nagle zapada się w sobie. To wielogłowe. Raczej to wielogłowy cień zapada się w sobie. Znaczy to miasto jest nad wami? Tak. Dobra, mam nadzieję, że Shaja je wycelowała gdzieś nad armię cieni. Tak, bo ty widzisz takiego spływającego z tego wielkiego cienistego bloba. Miasta? tak, taki wielki cienisty blob spada. Ląduje całkiem daleko i podnoszą się właśnie te wszystkie głowy hydry. Kontynuuję żeganie cieniami i teraz nie przyłączałem się do awian. Aha, czyli ogólnie okej. Okay. A ja tam rozumiem, że ja zostałem sam w sali tronowej otoczony cieniami i tak, tam jest jeszcze brat Shai przykuty. Tak. Konający brat Shai przykuty. Okej, okay, dobra. Dobra, to najpierw może ten... To niech oni mają chwilkę. Ja już wiem, co ja zrobię. No dobra, to ja widząc, że Brzydal przybył do mnie... Jak góra nie może przyjść do samego ten. I tak dalej, i tak dalej. Przydałaby się pomoc Zarakusa, ale tak czy siak na hydrę nakładam Exterminatus. To oznacza, że zadaję mu 2d4 dodatkowych obrażeń, ale wszystkiemu innemu o 4 mniejsze. Deus Vult. I muszę ją zniszczyć. Okej. Okay. To znaczy to działa, dopóki jej nie zniszczę. Okej. Okay. Zawsze. To znaczy, jeżeli by na przykład przeciwnik, na którego nakładam Exterminatus, uciekł, to na wszystkich innych dalej będę miał minus 4 obrażenia. No wiem, fajna rzecz. Bo to składam przysięgę, że zniszczę. Tak, pamiętam, że chyba Bawarik czuł na początku coś na tak. to, że to gimpuje i tak dalej. Dobra, no dobra, i biegnę w kierunku tejże hydry. Baba! A w zasadzie nie, wiesz co, używam mojego jetpacka i lecę w kierunku tejże hydry. Okej. Okay. Czy tam moich jetbootów. Dobrze. Jet podwiązek. Tak. No? No dobra. No to otworzymy spierdolnięcia mieczem. Czy w tym momencie ta hydra ma więcej HP niż 9? Tak. Doskonale, to znaczy, że zadaje jej jeszcze więcej obrażeń, ponieważ Esperacius wyrównuje szanse. A ty, tato, ty masz 9 HP? Tak. Okej. Okay. Ktoś tu zaraz zejdzie, mam wrażenie. Nie. Dobra, dawaj. Spokojnie. 11. Nie zadaję dodatkowych obrażeń z 10+, plus, po prostu zadaję te obrażenia. A moje obrażenia w tym momencie to... Ile ja dodatkowych zadaję? Nie wiem. A, D4. D4. Czyli plus 3, D4, plus 1. Zadaję jej 15 obrażeń. Dzień dobry. Dobra. Miecz świeci w moich dłoniach, odcinam kilka łbów po prostu jednym ciachnięciem, tak, przelatując nad nią, wznoszę się w górę i przygotowuję do kolejnego ataku, oceniając na ile wyrządziłem szkód. Znaczy całkiem sporo, ale jeszcze głowa, która sporo została, niestety rady całkiem sporo. Poza tym, chyba też zwróciłeś dużo cieni też. Cały czas rzeka cieniami głównie. Nie masz tego, że też obrywasz ani nic? Nie, bo rzuciłem 11 i nie wybrałem opcji, że też obrywam, bo jeżeli bym wybrał opcję, że też obrywam, to zadałbym jeszcze większe obrażenia. No tak. No dobra, co ta hydra robi? Bo kot, ogólnie rzecz biorąc, jak rzucam pluskami, to powinna się jakoś zmienić sytuacja, że mógł zareagować na tą zmianę sytuacji. Spoko, rozumiem. A nie, że po prostu kolejny hack and slash robię, tak? Tak, mogę się chwilę zastanowić? Jasne. Pamiętaj, że masz też tamten, no. Nie, w tej sytuacji to chyba nie. A co? No, że swoje te ruchy MG. Ale to one zazwyczaj są jak jest 60 dni wynik. Albo jeżeli gracze nie mają pomysłu i nic się nie dzieje. No tak, ale ogólnie nawet udane rzuty też powinny zmieniać jakoś sytuację, chociażby to, żeby teraz hydra zaatakowała.